posypało mu się chyba z tą ekipą, nie? Bo tam z tego co wiem, to jest w końcu rozłam. I tam też był ten tweet, który viralowo poszedł. Tak, no, bardzo bym prosił może polecieć ten tweet, mianowicie tweet numer 2. Który poszedł tam jakoś viralowo, ekipa się rozpada i to chyba każda grupa będzie miała jakiś problem. Tutaj z tego co zasłyszałem, nie jestem pewny, ale chyba coś poszło o tą spółkę akcyjną, że koniec końców zarobił na niej tylko Frizz i Wujaszek, a reszta ekipy została, że tak powiem, leciutko wydymana i od tego się wszystko zaczęło. Nie mam pewności, ale takie informacje do mnie dotarły. I skąd i tak... dotarły do ciebie owe informacje? No ty mi mówiłeś przecież. No, więc... chcę od razu jakby zdementować tą plotkę, żeby potem nikt pisał, nie mówił. ale nie... Tak słyszałem. Dowiedziałeś się z kuluarów? Że no, tak słyszałem w kuluarach, że tam głównie, no, że zostali leciutko wydymani z tym wszystkim. No ja do Frizza nic nie mam, bo każdy ma jakąś tam swoją działalność. Widzę, że poszedł bardziej w te Gen Z, buduje nowe kanały, tam Przemek Pro i tak dalej. Ciekawe jak poradzą sobie inne osoby z ekipy bez Frizza, bo to nie da się ukryć, że Karol jest przegenialnym twórcą, jeśli chodzi o polski rynek i zdominował to całkowicie. No co, czas na Błoński fit Trąba, no i co Karolku, nie? To był taki mem kiedyś, jak się z nim kłóciłem, to było no i co Karolku i pamiętam, że oni w jakimś odcinku się śmiali, że powinienem z Trąbą nagrać no i co Karolku. I teraz jest idealny czas, Mateusz.